Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku informacyjnym. Jak dla mnie na moim kanale już minął miesiąc, wybaczcie, dzisiaj już nie będzie żadnych filmów takich z gier, ponieważ już jestem przygotowany do mojego wyjazdu, chyba już tam wspominałem w prototypie czy w FIFA nawet już, że za niedługo wyjeżdżam. No a więc mój wyjazd będzie 10-dniowy do Włoch. Nie wiem, może postaram się nagrać dla was jakiegoś vloga. Nie wiem, coś spróbuję skombinować. Jeżeli by nic nie dało rady, to ewentualnie no, postaram się, żeby jakieś fotki wam pokazać. Nie wiem, wstawię jakąś nutę, zobaczymy. To zależeć będzie od, nie wiem, ode mnie i po prostu od otoczenia, w którym będę się znajdował we Włoszech. Ale jakby była taka szansa, to jak najbardziej vlog nie ma sprawy. Druga sprawa jest taka, że od 21 lipca nie będzie żadnych filmów do 1 albo do 31 lipca. A ja już mam tu miesiąc temu sporządzony już harmonogram na miesiąc sierpień. I jedna taka sprawa, wybaczcie, że się nie stosowałem za bardzo do harmonogramu z lipca, ale po prostu MTA nie było nagrywane już u mnie ze względu na to, że się serwer sypał. Druga sprawa, na Gothica jakoś w ogóle nie miałem ochoty w tym miesiącu. No, nagrałem ze 2, 3, może 4 odcinki max w tym miesiącu i wiem, no to jest dla mnie porażka. Ale bardzo mnie FIFA ciągnęła, dlatego jej było sporo. No ale postaram się, żeby Gothica nie zabrakło w sierpniu. I teraz jest taka sprawa, od poniedziałku, jeżeli byłby tam w najbliższym dniu tego miesiąca poniedziałek, to będzie tak, Gothic, Prototype, zależy która część, bo teraz to jeszcze będzie pierwsza, ale jeżeli bym zaczął nawet już i drugą, to Prototype dwójeczka, ale to na razie jest jedynka, jeszcze nie jest skończona, ale mam wrażenie, że już jestem ku końcu. I Battlefield 3 w poniedziałek, czyli nie będzie żadnej FIFA od poniedziałku, jak to było w przypadku lipca, tylko właśnie chodzi o to, żeby się pewne osoby znalazły. Piszcie w komentarzu, kto by był chętny, oczywiście już od sierpnia, do wspólnego nagrania materiału z BFA trójki. We wtorek FIFA, czyli Ultimate Team już we wtorek by był, Gothic i MTA. Tylko teraz jest kwestia taka co do MTA, że czekam na nowy serwer, ponieważ już zbrzydło mi nagrywanie na DayDaisy, chyba już wiadomo nawet dlaczego. No i po prostu jak będzie już ten nowy serwer, to jak najbardziej już wróci ta norma nagrywania MTA. Może jakoś zrekompensuje to i być może nawet częściej będzie MTA niż tylko dwa razy w tygodniu. W środę Gothic, Prototype i Counter Strike. I kolejna sprawa, miałem dzisiaj, właściwie wczoraj nagrać CS-a, ale ze względu na to, że były pewne problemy, których nawet nie będę wspominał, no to zrezygnowałem, żeby po prostu nie było dużo takich komentarzy typu, że kurczę, się dałem ośmieszyć. Nieważne, inna sprawa. CS będzie teraz w środę i w sobotę, czyli tutaj mała taka zmiana. W czwartki FIFA 14, Gothic i Dead Space. Właśnie, z tym Dead Space'em to ja się już majaczę od kilku miesięcy i według mnie powinienem już to od dawna skończyć. Bym powiedział nawet od, nie wiem, końca roku szkolnego. No mniej więcej już w takim okresie powinienem skończyć tego Dead Space'a, ale niestety brak chęci oraz upały no jakoś są zdolne do rezygnacji z nagrywania tej gry, zwłaszcza po nocach, choć dwa razy miałem odwagę nagrywać Dead Space'a po godzinie drugiej, to jest, nie wiem, rekord dla mnie. W piątki Gothic, Prototype i MTA. W soboty Gothic, CS i właśnie
Wracamy do WarZ, nowa nazwa Infestation. Tam raz nawet nagrałem odcinek z dwoma osobami, z którymi się tam, z jedną oczywiście zadawałem, z drugą się obecnie też zadaję. Nie wiem, jeżeli da radę, to może nawet i większą ekipę się by złożyło do WarZ, oczywiście od sierpnia, tylko w soboty, bo ja zawsze nagrywałem WarZ raz w tygodniu, to była wtedy niedziela, ale to będzie sobota, no nie wiem, zobaczymy, to jeszcze będzie zależało ode mnie. I w niedzielę Gothic Prototype oraz BF3, czyli nie ma wielkich zmian. I tutaj to samo nie będzie pewne w 100%, czy będę się stosował do harmonogramu. Choć spróbuję teraz Gothica nagrywać codziennie, no choćbym się rozerwał, choćbym, nie wiem, mi głowa miała już eksplodować, albo nie wiem, choćbym miał spaść z ligi, nie wiem, 7 do 10, to i tak bym musiał się postarać o to, żeby utrzymywać pewność harmonogramu, do którego sobie sam utworzyłem. No cóż, lipiec taki trochę był, gorący, nie wiem jak to będzie we Włoszech, bo tam to chyba będą takie upały, że nie wiem czy ja przeżyję nawet jednego dnia. Zobaczymy, wszystko w swoim czasie. Ja w końcu odpocznę trochę od nagrywania, postaram się jakieś vlogi zrobić, nie wiem. To zależeć będzie ino wyłącznie ode mnie, ale postarałbym się. Tak jak powiedziałem, od otoczenia to zależy od czasu. I oczywiście od przepisów, jakie będą zależeć od tych przewodników, czy jakich tam się nazywam. Tak czy inaczej, w opisie będzie harmonogram. Jeżeli chcecie, to mogę nawet w adnotacji wstawić harmonogram na miesiąc sierpień, już by się nie chciało to robić w Wordzie. To trochę by to już czasu mi zabrało. Dlatego harmonogram będzie w opisie i w adnotacji. Jeżeli ktoś nie umiał zajrzeć do opisu, to adnotacja wam pomoże. Co do jeszcze innych serii, bo jak skończyłbym tego prototypa, to nie wiem, czy bym się nie przerzucił na jakąś inną grę. Albo bym nawet tą dwójkę zrobił jako kontynuację fabularną pierwszej części, ale powiem wam, Prototype wciągająca gierka. Jeżeli chodzi o poza nagrywaniem, to jest typowy hack and slash typu Devil May Cry, Dante's Inferno, choćby nawet, nie wiem, God of War, ale to są te konsolowe wersje. Ich nie ma na PC, jeżeli chodzi o Dante's Inferno i God of War'a. I ostatnia sprawa, to nie piszcie mi takich komentarzów typu nagrywałbyś choć raz FIFA raz w tygodniu, bo mam mało wyświetleń. Ale jakie to ma znaczenie? Nagrywam to, co mam ochotę i to, co wy oczywiście mi możecie zarzucić jako propozycję. Ale to wszystko i tak mimo zależy od mojej decyzji i chęci. Więc nie wymuszajcie takich komentarzy, bo to jest w ogóle bezużyteczne i niepotrzebne. I myślę, że to chyba byłoby wszystko. Jeżeli słyszeliście przez ten cały materiał szumy, to ino tylko dlatego, bo mam włączony wentylator. Po prostu po 30 stopni, nawet kurczę po godzinie północ jest, no to jest nie do wytrzymania, no i takie jest lato w Polsce, już nie, ja już doświadczę kurde chyba 40-stopniowej gorączki, jak tam będę włączył, obym nie, bo kurde, no i nie byłoby lekko wtedy, zobaczymy. I to wszystko myślę, bo ja już tu się trochę rozgadałem. Ja wam powiedziałem już harmonogram na miesiąc sierpień, jeżeli by uległ zmianie, to najwyżej to jakoś poprawię. No i tak czy inaczej, ja wam życzę miłych wakacji, bo ja też już będę miał w końcu jakieś wakacje, może nie takie mega super długie, ale zawsze one będą i tak BTW marzyłem o Włochach i moje marzenie jakby się spełniło, choć zobaczymy jak to będzie wyglądało w innym wymiarze perspektywy, którą sobie ja sam wyobrażałem.
No i dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka informacyjnego. I trzymajcie się, na razie, miłych Wam, spokojnych wakacji. No i 1 sierpnia wracam do standardowego nagrywania gier i postaram się już trzymać tej mojej formułki harmonogramowej. Już się musiałem nawet po tej godzinie przejęzyczyć z lekka, ale to nie szkodzi. Trzymajcie się, na razie, yo!